Siemanemaneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj Paint the Town Red. Dzisiaj już czwarty odcinek z gry Paint the Town Red. Powoli zbliżamy się do końca, czyli wyczerpiemy całą pulę mapek. Dzisiaj zagramy sobie w The Colonial Chronicle. Nie wiem, co to znaczy, ale wiem, że będziemy piratami i będziemy tam na jakimś statku walczyć z innymi piratami. Myślę, że to wam się spodoba. Jak zawsze, zaczynamy bez żadnych modyfikacji. Pewnie, niestety, w późniejszym czasie będziemy musieli je włączyć, ale zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Zapraszam was bardzo serdecznie. Dobra, jesteśmy już tutaj, w takiej okolicy. Ta gra, ogólnie grafika wygląda chyba troszkę inaczej niż na poprzednich mapkach. Ta woda wygląda dość pikselowa, ale no w sumie wszystko tutaj też jest złożone z pikseli. To taki trochę lepszy Minecraft. Zaczniemy z tamtej strony. Tu jest jakaś armata. A nie. Aha, tam jest statek. Tu jest jakaś przybrzeżna knajpa. Co tu jeszcze ciekawego? No tutaj stoi jakiś facet, tutaj ognisko. Wydaje mi się, że strasznie jest jasno w tej grze, ale no słońce świeci, to nie powinno być ciemno. Tutaj sobie jakieś... Co? Czarne interesy jakieś? Tutaj brudne interesy tutaj robicie? Nie dlatego, że tam dwóch czarnych stoi, ale po prostu tak jakoś mi się powiedziało. Co tutaj? Jakiś kurde kapitan. Tak, kapitan z szablą tam stoi, więc fajnie byłoby stamtąd zacząć. Co ja tutaj znalazłem? Wędkę. No wędką to myślę, że za dużo nie pozabijamy. Tutaj mogę przejść sobie na taką małą wysepkę, pewnie na której będę dość bezpieczny. Sprawdziłbym chętnie, co się stanie, kiedy wpadnę do wody, ale jakoś... Jakoś wolę nie ryzykować chyba. Wezmę tą wędkę. Aha, ale to w sumie jeszcze nie. Tam też jest wędka i kubek, tak? Czy to jakaś przynęta? Nie, no nie wiem. Jakiś tam kubek, powiedzmy. Termos. Zobaczymy, co jest jeszcze w domku. Tam też mogą być jakieś ciekawe rzeczy. Czekajcie, którym się tutaj dropi? G. Na razie mi nie będzie potrzebna wędka. Mogą mnie, wiecie, tutaj wziąć za niebezpiecznego typa, kiedy wejdę tam do restauracji czy do baru z wędką. No, kto normalny tak robi? Myślę, że nikt. Gdzie są drzwi? Tam jest statek. Dobra, odwiedźmy jeszcze statek. No jak zawsze, przed bójdą musi się rozpoznać się w terenie, bo bez rozpoznania w terenie, no wiecie, może to się dla was źle skończyć. Tutaj jest statek, tam jest jakiś, kurde, pokład. Tutaj jest kapitan statku, tak mi się wydaje przynajmniej. No nic specjalnego na tym statku nie ma. Co tutaj jest? Tutaj jest jakiś taki kolejny pomost i łódka. Można wejść na łódkę, można pewnie popłynąć. Zobaczymy, pewnie to też przetestujemy. Jest tutaj sporo tych łódek, tu jest wejście, wybiorę to wejście. Tutaj stoją, no wiadomo, no jak to zawsze piraci siedzą, stoją i piją. Co jest na górze? To też mnie ciekawi. Patrzcie, to jest dwupiętrowe, to są pokoje. Tak? Ale to takie do picia pokoje. Myślałem, że pokoje do spania. A jednak nie, może wyżej będą pokoje do spania, bo tam było jeszcze wejście wyżej. Nie chcę na pewno zaczynać na samej górze mojej bitki. No, tutaj to dopiero jakieś ciemne interesy, patrzcie. No co ty? Co, o co chodzi? Zeskoczę stąd. No muszę przyznać, że mój wybór to nie był najlepszy wybór z możliwych. Ogólnie radzę wam nie skakać z drugiego piętra, bo możecie się utopić, tak jak zrobiłem ja. Idę po tą wędkę i kurde z wędki będę ich tam bił. Tamtego szeryfa stamtąd... O, tu jest jakaś broń? Jest łopata. Wezmę łopatę, przekradnę się tam, zabiję tamtych. Oni mają miecz, a z mieczem to już będę kozak jakich mało. No i będzie trzeba tamtego na samej górze załatwić. Tylko, że tu wszyscy mają miecze. O kurde, no. Aha, na siebie się rzucili. Dobra, to ten biegnie na mnie, to tego tutaj najpierw wykończę. Pa, on też biegnie na nich. O co chodzi? Czemu nikt mnie nie atakuje? Aha, bo to nie jest moja wojna, bo ja w sumie tego nie rozpętałem, nie? Ja w sumie tego nie rozpętałem, ale ja to kurde zakończę. Jaka łopata jest dobra. No nie, no zaklinowałem się, halo. Ten to jakiś kozak był. Aha, ale łopata nie zabija, bo w sumie jeszcze nikogo nie zabiłem. Podnieś. Dobra, mam tutaj jakiś scyzoryk. Co on ma w ręku? No poryło was wszystkich. Ja stąd uciekam. No patrzcie, widzieliście jego broń? To jakaś halabarda była. Glawier, kurde, z silka. Tutaj, w tył głowy, tutaj. Ile tu ich jest? No ja nie widzę. A gdzie, co się stało z tamtym? Czy on zmarł? Okej, uderzyłem tego. Czy to jest jakaś broń? Jest butelka. Pod butelką też może być. Dobra, poszedł. Dajcie mi coś podnieść dobrego. Dajcie mi jakąś broń. Czy ja powinienem iść po wędkę?
pójdę po wędkę. Czemu by nie? Czy tu jakiś ktoś umarł ten z tą halabardą? Dajcie mi halabardę. A nie, to wędka była. O kurde, już się rozpadła. Więc średni wybór. Średni wybór, Adrian. Biegnij po wędkę. Gdzie jest wędka? Myślałem, że już tam wpadnę. Byłem w sumie stuprocentowo pewny. No nie spadaj. To nie była halabarda, to była wędka wtedy. Znaczy, no, wtedy tak. Wtedy co mówiłem, że on ma jakąś halabardę, to on miał wędkę. Ale wędka się rozpada po jednym ciosie. Trochę niefajnie. Ale tutaj, patrzcie co tutaj jest. Patrzcie co znalazłem. Ty idziesz do mnie? Bez ręki jesteś. Nie masz co skakać, kurde. Może mi się pierwszy raz uda bez cheatów. Bo tamci się tam, wiesz, tamci się załatwiają. Ja tu mogę tutaj swoje rzeczy robić. Ej, oddaj ten miecz. Czy on się rozpadł? Ale tu jest dużo innych rzeczy, nie? Jest jeszcze łopata. Łopata była spoko, pamiętam. Ona rozwalała kilku naraz. O nie! Hu! Leżeć tam, kurde. Okej, nie, patrzcie, jeszcze nikt mnie nie uderzył. A już tyle nie żyje. Jestem, kurde, chyba najlepszym piratem na świecie. Coś tak mi się wydaje. Ilu tam jeszcze żyje? O, jak oni się tam znaleźli? Skąd oni się tam wzięli? Idę do nich tam ofensywnie. Dobra, poszedł. No co? No chodź. A jak? Ucieka. Uderzyłeś mnie. No nie, nie chciałem być uderzony. Dobra, tam jest jeszcze kilka takich poważniejszych broni, bo taki nożyk to spoko, ale są już... Gdzieś tutaj powinien być taki jeszcze jeden wielki miecz, który ja miałem. Czy jest taki, czy nie ma takiego? No nie widzę, powiem szczerze. Dobra, to pewnie wy mi powiecie na filmiku, że Manu przecież leżał naprzeciwko ciebie. Nie widziałem. Ale kurde, ta mapka mi się podoba, bo tamte były takie nie do przejścia. Tu jest dużo broni i wydaje się dużo ciekawiej. Krew się leje wszędzie. Ja najpierw tych na statku tutaj załatwię. Okej, dwóch naraz poszło? Myślałem, że spadła do wody. Jednak nie spadła. Tutaj, czy ja zabiłem tutaj wszystkich? Oczywiście, że nie. Tego nie zabiłem. Ten już nie żyje. No dobra, idzie całkiem dobrze tutaj z tyłu. Co, się nie spodziewałeś tego, ziomek, co? Z czym on biegnie z wiosłem? Aż takie duże to wiosło było. Czemu tu się nikt nie zabija? Dajcie jakąś broń. Dobra, może być scyzorek. Ludzie pisali, żebym używał częściej tych powerów. Może faktycznie to ma sens. Ale nie wiem. Co tak z zaskoczenia mi chciałeś wziąć? Który nie? Ten żyje jeszcze, nie? Czy nie? U, ty żyjesz! Kurde, złego! Złego atakowałem. No umrz! Żyj. Tak nie może być, że on będzie żył, jak ja go będę zabijał. Co to? No! Drugi raz mnie śmieciu uderzyłeś. Tu użyję gdzieś tego powera. Tylko którego powera? Berserkera użyję. Okej, tutaj na hita po prostu atakuje. Więc też nie mogę się tak wpierniczać w nich jakoś bardzo mocno. Dobra, zabiłem tego. Tutaj jeszcze jeden. Kolejny. Dobra, nikt mi nie uderzył jeszcze na tym berserkerze. Ale też ja za dużo nie zabiłem, muszę się przyznać. Gdzie są jakieś bronie, no? Czy na tym... Okej, jest wiosło, wezmę wiosło. No, umrzyj. Dobra, jakoś ich tam powoli tutaj eliminujemy. Mamy jeszcze sporo życia. Tutaj jest sporo flaków. Okej, jest scyzoryk, znaczy nożyk. Weź go podnieś. Dobra, no ten to idzie tak ofensywnie na mnie, nie? Okej, ale umarł. Czy ja mogę coś stąd zabrać, co mogłoby mi pomóc? No tak niezbyt bym powiedział. Tu są same takie marne rzeczy. No ale na razie mi się podoba. Na razie mi się podoba. Czy tamci na górze też już się walczą ze sobą? Jeszcze nie. Więc... kurde, przydałoby się jednak jakoś tu zmotywować do walki. Dobra, zmotywowałem ich do walki. Myślę, że wystarczająco. Wezmę... Tu można wziąć to. Patrz, wszyscy poszli naraz. Jednym uderzeniem z wiosła. Jak oni się fajnie przewracają. No co? Jezu, to się chyba buguje coś ta gra. Nie wszyscy na mnie. Nie wszyscy na jednego. Pamiętajcie. Ja tu sobie ucieknę troszeczkę. Dobra ludziki, bo już naprawdę niedużo ich zostało. To wygląda na to, że to będzie mój pierwszy sukces bez żadnej
bez żadnych modów, tylko no potrzebuję jednak jakiejś broni, obojętnie jakie, może być znowu wiosło. Tu jest w sumie dużo tych wioseł. Tak samo jak dużo mam wiosen. Uuu, ale dostał. Nie bij. Dobra, wracam. Co tam było? Tu jest jeszcze scyzorek. Więc scyzorek też się przyda jeszcze. Okej. Okay. Ja mam jeszcze połowę życia. To nie jest wcale mało, ale to też nie jest dużo. Więc muszę się trochę pilnować. Co to jest? Wędka. Wędką mogę uderzyć tylko raz, niestety. Tak jest. Ci z góry dalej schodzą. Czy tu jest jeszcze jedno wiosło? Było, ale już chyba nie ma. Dwa już zużyłem. Więc muszę coś podnosić po nich. Tylko, że no niestety nie za... Uuu, mnie przestraszył tutaj człowieczek. Mnie przestraszył. No dobra, tu jest. No szable, czy ja wrzuciłem z sza... O nie, jest tu. Dobra. Szabelko, uratuj mnie. 8 tylko zostało. Tylko, że teraz wszyscy się na mnie rzucą, a ja nie mam żadnej broni. Wiem, że uciekam jak dziewczynka, ale no kurde, jak mam ich zabić, jak nie mam broni? Co? Znowu mnie przestraszył. Kurde, no teraz już muszę się skupić. 7 zostało, dobra, super. Ten nie ma ręki w ogóle, więc będzie go łatwiej chyba porobić, a może i wcale nie tak łatwiej. No coś tu podniósł. Nie do końca wiem co, zostało 6, a ja nie mam wcale tak dużo życia. Ale życie to jest tam akurat, wiecie, drugorzędna sprawa, tylko potrzebuję broni. Jeżeli teraz bym znalazł jakiś miecz na przykład, czy tam scyzoryk, czy cokolwiek, takiego trochę bardziej ofensywnego, to mogłoby wyjść naprawdę fajnie, tylko no dajcie mi coś znaleźć. O jedną rzecz was proszę, o nóż, o tu widzę jakiś nóż. Ale w głowie, no nie, nie może to się tak skończyć, ludzie. To nie może się tak skończyć. Może coś na górze będzie? Nie, butelki. Może coś jeszcze wyżej będzie. Tutaj nikogo już nie ma, ale tu nie ma też broni żadnej. Ale jest stołek. Może stołkiem kogoś zabiję. Ale po prostu poczekam, aż sami się wykończą. Nie! Smutek nastał teraz we mnie, bo zabiłem już tak naprawdę dużo. Zabiłem, no... 6 zostało. 21 broni użyłem. 12 broni zepsułem. Kurde, szkoda, no. Nie było wcale tak źle. 14 minut mi to zajęło. No dobra, weźmiemy sobie jednego moda. Zobaczymy jeszcze jakiego. Tak jak zawsze weźmiemy sobie Random Friends. I to wszystko, bo... Bo to fajny jest mod. Ja lubię Random Friends, bo to jest takie realistyczne, nie? Zawsze, no wiecie, to nie jest tak, że przychodzicie sami do jakiejś przystani i wszystkich musicie zabić. No, zawsze są jakieś tam grupki, podgrupki. Myślę, że będzie fajne. Po prostu nie chcę grać godzinę w tą grę znowu i znowu wtopić i będzie mi znowu smutno. Więc raz wam pokazałem bez modów. To była najfajniejsza mapka bez modów, jaką grałem. Zawsze się bardzo męczyłem. Tu naprawdę fajnie się grało. Tutaj musiałem myśleć trochę strategicznie, jaką broń, gdzie, co i jak. Było fajnie, no ten ostatni mnie trochę zaskoczył, bo zabrał mi pół życia na jedno uderzenie. I w sumie nie spodziewałem się, że on będzie po mnie biegł. No, no tak, tak to czasem jest. Zobaczymy z Random Friendsami. Zapraszam was bardzo serdecznie. Dobra, jesteśmy już tutaj. Myślę, że znowu zacznę od naszej znanej i lubianej wędka i atak na tamtą grupkę ludzi. Myślę, że to będzie dobry pomysł. Więc wędka i atakujemy nieprzyjaciela, czyli tego tutaj. Tego tutaj. Patrzcie, teraz wędka już dużo dłużej wytrzymuje. Ja mam miecz. To są moi znajomki, tak? Tak, obydwoje są ze mną. Więc tutaj sam tylko mój. O, patrzcie, teraz się trochę laguje, jak są random friendsy, bo te wszystkie dźwięki. Mam nadzieję, że to nie jest... Nie, nie jest jakieś poważne, więc spoko. Dobra, jest tutaj sporo moich znajomków. No i ten miecz tutaj mi trochę pomaga, muszę przyznać. Tam, w razie czego, muszę pamiętać, że tam leży jeszcze jeden miecz. Tutaj... O kurde, dobra. No nie! Nieważne, zaczynamy od nowa. Troszkę nie wymierzyłem w ostatniej próbie, no ale to zdarza się najlepszym, nie? Zaczniemy raz jeszcze, ale szybko biegam, pobiegniemy po... ile tutaj teraz są? Kurde, no teraz jest tutaj mniej naszych znajomków, więc może być ciężej. Ale jak widzieliście, w poprzednim odcinku, znaczy w tamtej próbie... na więcej mi starczyła ta. Zabijcie go, no co wy robicie? Dobra, tutaj mam to.
Trzech na jednego i ten jeden jest z mieczem. Dobra, upadł. Tu leży miecz. Zostań tu mieczu. Ja tutaj rozwalę swój miecz na tych. Tego tutaj poskładałem, tego też poskładałem i akurat rozwalił mi się mój miecz, więc mogę wrócić po to. I teraz myślę, co zrobić? Czy wrócić na samą, znaczy czy od razu wbić na samą górę i zabić tego złego? To może nie być głupi pomysł, nie? Bo potem nie będę musiał się martwić o niego jakoś tak bardzo mocno. Tego jeszcze raz tutaj trafię. Teraz nie będę patrzył na nikogo, tylko będę biegł na górę. Oczywiście będę patrzył tylko to, żeby nie dostać jakiegoś większego wpierniczu, ale tego szybko tutaj postaram się zabić. O kurde, nie udało się. To jest boss. Zabiłem bossa, dobra. Więc teraz powinno być już dużo łatwiej. Jak widzieliście, było go mega trudno zabić. Ten z wędką tutaj do mnie idzie. Jak ty mogłeś nie umrzeć od jednego ciosu mieczem? Dobra, tu są sami moi, więc myślę, że to już będzie, to będzie ten czas. To będzie ta chwila. Myślę, że dobrze to rozegrałem wszystko strategicznie, inteligentnie. Jednak z friendsami to zawsze jest łatwiej. Co wy w tylu na jednego wbijacie? Patrzcie, jeszcze ani razu nikt mnie nie uderzył, więc spoko. Tu powinno być też, patrzcie, kolejny miecz. Wiem, że nie powinienem tak stawać. 9 już tylko zostało, dobra, spoczko. Zostaliśmy już naprawdę mało i to wszyscy to są moje znajomki, nie? Nie wiem co. Dobra, już nie ma znajomków. O kurde, nożykiem mnie uderzył. No nie, nie możecie mnie teraz zabić, co wy, wypad. Co tu wziąć? Wezmę... wiosło. Gdzie ty tam poleciałeś? Dwóch zostało. Dobra, jeden został, ten. Bum, bum. Nie ma już żadnego. Wypad. Dobra, tak więc udało nam się przejść tę grę i tą mapkę. Gry jeszcze nie, bo chyba jest jeszcze jedna mapka albo dwie. Jedna jest chyba taka, gdzie można samemu się bawić, jakieś tam rzeczy robić, a druga to jakaś arena, która wyszła całkiem niedawno, więc też ją na pewno stestujemy. Muszę przyznać, że ta mapka z piratami podobała mi się najbardziej. Bez modów było naprawdę do przejścia, ale wiedziałem, jak to się skończy, wiedziałem, że na pewno znowu na samym końcu zginę, więc spróbowałem sobie z tymi friendsami, z friendsami jest naprawdę fajnie się gra. No i co? Co by tu dużo mówić? Nie będę dłużej Wam zanudzał, mam nadzieję, że Wam się filmik spodobał. Jeżeli tak, to jak zawsze łapka w górę, jeżeli nie, to jak zawsze łapka w dół. Jeżeli ja mi się spodobałem, to zostawcie suba, na się też wszystko. Trzymajcie się! Pa, pa! A!